Akademię Piłkarską Stadionu Śląskiego wspiera firma Nice, producent automatyki do bram i rolet. Oddaj zdrowie w dobre ręce. Jesień w pełni, a juniorzy młodsi Stadionu Śląskiego wciąż udowadniają wysoką formę. Podopieczni trenera Tomasza Klimasa po 9 kolejkach rozgrywek pierwszej ligi wojewódzkiej stanowią ścisłą czołówkę tabeli, z drugiego miejsca w stawce depcząc po piętach jej liderowi. W miniony weekend zieloni w poszukiwaniu kolejnych punktów podejmowali rówieśników z rozwoju Katowice. Pierwsi bramkową sytuację w tym meczu stworzyli sobie goście po rzucie rożnym na bramkę Stadionu. Uderzał Kacper Musioł, ale przytomnie interweniował Kacper Wieczorkiewicz. W 9 minucie mogło być 1-0 dla Stadionu. Obrońcy gospodarzy wybili piłkę ze swojego pola karnego. Czyhał na błąd przeciwnika Bartosz Karliński i takiego błędu się doczekał, ale potem nieco za daleko wypuścił sobie piłkę, przez co pozwolił złapać ją Marcelowi Kołodziejowi. Chorzowianie z minuty na minutę coraz mocniej zaznaczali swoją przewagę w tym spotkaniu. 12. minuta meczu. Stadion znów przedostaje się w okolice pola karnego rywala. Powalczył o futbolówkę Bartosz Palej. Potem zagrał przed bramkę. Tam był Karliński. Przyjmował sobie futbolówkę. Potem uderzył lewą nogą odrobinę niecelnie. W 23. minucie zieloni znowu powalczyli o piłkę na połowie swojego przeciwnika. Futbolówka trafiła do Mateusza Grześki. Ten mocnym, ale też precyzyjnym uderzeniem otworzył rezultat spotkania. Stadion 1, Rozwój Katowice 0. Kilkadziesiąt sekund później piłka do siatki katowiczan wpadła po raz drugi. Tym razem jednak gol uznany nie został. Arbiter uznał, że faulowany był bramkarz Rozwoju. W 33. minucie wszystko odbyło się już jednak zgodnie z przepisami. Dobre dośrodkowanie zamykał głową Tadeusz Gibiński. Zrobiło się 2-0. Miejscowi poszli za ciosem i w 37. minucie za sprawą świetnej indywidualnej akcji, a potem dobrego uderzenia Igora Pieprzyka jeszcze poprawili rezultat. 3-0. A to wcale nie było ostatnie słowo podopiecznych trenera Klimasa przed przerwą. Nie potrafili wybić piłki spod swojej bramki piłkarze Rozwoju. Igor Pieprzyk dograł do Bartosza Paleja, a ten zdobywa czwartego gola dla Stadionu. Do przerwy Stadion Śląski Chorzów wygrywał z Rozwojem aż 4-0. Ale mimo to katowiczanie nie zamierzali się wcale poddawać i to oni nieźle zaczęli drugą odsłonę spotkania. To akcja, po której Wieczorkiewicza sprawdził Michał Kręcichwost. 57. minuta, jeszcze raz kręci chwost, tym razem z dalszej odległości z rzutu wolnego pomylił się o pół metra. Trzeba oddać graczom Rozwoju, że solidnie pracowali na to, by cieszyć się ze swojego pierwszego gola w tym spotkaniu. No i zdobyli go w 59. minucie. Powalczył o piłkę Kręcichwost, wyłożył ją Mateuszowi Choleczkowi, a ten po raz pierwszy w tym meczu zdobył gola dla swojej ekipy. Taki obrót spraw podrażnił odrobinę gospodarzy. Tadeusz Gibiński mógł mieć na koncie swojego drugiego gola, tym razem jednak głową trafił w słupek. W 69. minucie faulowany w polu karnym przeciwnika był Jakub Kowal. Arbiter podyktował rzut karny. 11. sam na trafienie zamienił właśnie Kowal. No i zieloni znowu mieli 4 gole przewagi, bo wygrywali w tym momencie 5-1. Chorzowianie ten mecz kończyli z jeszcze większym dorobkiem, bo skierowali piłkę do siatki rywala po raz 6 za sprawą Bartosza Paleja. Ale i ekipa z Katowic pokazała się jeszcze w tym spotkaniu z dobrej strony, dwa razy znajdując sposób na defensywę Stadionu Śląskiego. Najpierw kontrę swojego zespołu zakończył celnym uderzeniem głową z najbliższej odległości Michał Kręcichwost. Później do siatki gospodarzy trafił Michał Choleczek. Ostatecznie Stadion Śląski Chorzów pokonał na swoim boisku Rozwój Katowice 6-3 i pozostaje wiceliderem tabeli pierwszej wojewódzkiej ligi juniorów młodszych. Pierwsza połowa naprawdę super, wysokie prowadzenie, no i nie powinno to się zdarzyć w drugiej połowie. Gdzieś już brakowało nam organizacji, brakowało zejścia, już chyba każdy myślał o szczelniu kolejnych bramek, a tak po prostu się nie da, no gdzieś zabrakło tego i trochę niepotrzebna nerwowość pod koniec. Początek meczu był troszkę nerwowy, rywal grał bardzo bezpośrednio, bardzo dużo długiej piłki, używał zbierania drugiej, więc był ten mecz troszkę inny niż zazwyczaj, ale jakby szybko opanowaliśmy sytuację, strzelając kolejne gole. Kolejne gole pozwalały nam nabrać pewności siebie, no i
No tym bardziej trochę żałuję tego, że ta druga połowa nie była na podobnym poziomie, że nie potrafiliśmy tej jakości i tej takiej pewności siebie w całości, w całego zespołu utrzymać do samego końca. Jest to już dzisiaj bodajże 10. mecz, także trochę już za nami, trochę dosyć dużo jeszcze przed nami, bo 20, więc można powiedzieć 1/3. Sam początek to nie jest, aczkolwiek do końca sezonu jeszcze daleka droga i musimy po prostu z meczu na mecz robić naprawdę dobrą robotę i cały czas być skoncentrowanym, no i przede wszystkim, co najważniejsze w tym wieku, się rozwijać.